Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Znany youtuber zatrzymany przez CBŚ do wyjaśnień. Tak, chodzi tutaj o Buddę, który niedawno nagrał swój, jak sam twierdził, ostatni film na swoim kanale YouTube. Tak, znany youtuber został zatrzymany w związku z podejrzeniami. Słuchajcie, wiadomo, Budda prowadził różne tam losowania dla swoich widzów, samochody o wartości parę tysięcy, nawet domek w Zakopanem i nawet były też pieniądze o wartości 100 tysięcy. Słuchajcie, Budda został zatrzymany, tak jak to nagranie widzisz, dzisiaj. Tak, został zatrzymany dzisiaj. Wiadomo, że na swoim kanale Budda wystąpił z aktorem, ze swoim, można powiedzieć, idolem, z panem Cezarym Pazurą. Tak, wystąpił, ale Budda chciał zapłacić za ten występ panu Cezarowi Pazurze 30 tysięcy, ale pan Cezary Pazura, trzeba to podkreślić, tych pieniędzy nie przyjął, więc pieniądze nie zostały przekazane na cel charytatywny. Oczywiście zbiórka była podana, oczywiście linkiem zalinkowane było, gdzie pieniążki zostały wpłacone. I jak sam po prostu z zwykłej ciekawości sprawdziłem, jak najbardziej był przelew zrobiony. Zdaje się 3 razy po 10 tysięcy i zdaje się, to było tyle. Co jeszcze? Także Budda został zatrzymany. Wiadomo też, że zarabiał na swoim kanale Budda dobre pieniądze, bo niektórzy twierdzili, że od 90 do 120 tysięcy złotych miesięcznie, moi drodzy, miesięcznie z samych wyświetleń, już nie wspominając tutaj o różnych współpracach poza tym kanałem. Także jedni twierdzili, że nawet mogło to być miesięcznie parę milionów, rocznie dobrą sumę zbierał. No, stać go było na wiele, ale zatrzymania nie uniknął, bo jak widać, pieniądze to nie wszystko. To tyle ode mnie, takie krótkie info, powtórzę jeszcze raz, Budda został zatrzymany przez CBŚ do wyjaśnień. No, wiemy o tym, że pieniążki robią swoje. I jeszcze jedno, pieniądze lubią ciszę.